Czy masz świadomość? Pragnę przy tym zwrócić szczególną uwagę pana ministra na kwestię bezpieczeństwa wyżej wspomnianych opraw LED-owych dla zdrowia człowieka. Zauważam, iż była ona dwukrotnie przedmiotem badania francuskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Sanitarnego w 2010 roku oraz w 2019. Badania potwierdziły, że oświetlenie LED może wywierać wpływ na siatkówkę oka, a długookresowo na powstawanie zwyrodnienia plamki żółtej. Szczególnie negatywne konsekwencje ma nieświetlenie niebieskie, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Fragment listu Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra zdrowia. Jak wiele ludzkich wynalazków, tak również sztuczne oświetlenie niesie ze sobą niepożądane skutki uboczne. Dzięki badaniom naukowym prowadzonym w wielu dziedzinach coraz lepiej znamy negatywne skutki używania sztucznego światła w nocy. Wiemy, że światło to stanowi m.in. jeden z elementów antropopresji, zaburza procesy zachodzące w ludzkim organizmie i jest przyczyną degradacji nocnego nieba. Light Pollution Think Tank. Nasza skóra widzi światło i reguluje rytmy dobowe. Paweł Wypychowski. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Małgorzata Żmutka-Wyrwał, główna specjalistka w Zespole Prawa Administracyjnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, przewodnicząca Zespołu Problemowego do Spraw Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Dzień dobry pani Małgorzato. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani Małgorzato, dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się tematem zanieczyszczenia sztucznym światłem? No to jest bardzo otwarte pytanie, dlatego trudno na nie odpowiedzieć tak konkretnie, ale powiedziałabym, że są takie trzy główne powody. Bo rzecznik może to robić, bo rzecznik musi to robić i rzecznik chce to robić. I teraz tak, dlaczego powiedziałam, że może? Dlatego, że akurat u nas w biurze jest stworzona przestrzeń do takich działań. Rzecznik wie, czym jest ochrona środowiska, wie, jakie to jest istotne dla obywateli, dla zdrowia, dla dobrostanu, dlatego uważa, że należy na to postawić. I zanieczyszczenie świetlne jest tutaj takim elementem bardzo ważnym do poruszenia. Dlaczego musi? No tutaj też możemy to różnie rozważać i wyjaśniać. Musi dlatego, że zobowiązują go do tego przepisy. Oczywiście przepisy nie stanowią, że rzecznik ma się zajmować zanieczyszczeniem świetlnym, ale przepisy, począwszy od konstytucji, wskazują, że rzecznik musi się troszczyć o przestrzeganie prawa do ochrony zdrowia i ochrony środowiska. To są prawa zapisane w konstytucji i nie tylko, bo też w aktach wyższych, aktach międzynarodowych. Z ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, która jest podstawą działania rzecznika, też możemy oczywiście to wywieść. Z ustawy wynika, z początkowych przepisów, ja tutaj nie będę może tymi artykułami sypać, bo to zawsze troszeczkę zanudza słuchaczy, ale wprost wynika, że rzecznik stoi na straży praw i wolności obywatelskich, a jednym z praw obywatelskich jest właśnie prawo do czystego środowiska i prawo do ochrony zdrowia. Zatem jeżeli my identyfikujemy jako zagrożenie dla tych dóbr, dla tych praw zanieczyszczenie świetlne, stwierdzamy, że to jest zagrożeniem dla zdrowia, zagrożeniem dla środowiska, no to siłą rzeczy rzecznik ma obowiązek się tym zająć. I problem tutaj polega na tym, że no nie wiem jak to ująć, ale w tej szerokości geograficznej chyba jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że potrzebujemy mieć przepis na wszystko. Żeby się czymś zająć, żeby dbać o jakieś dobro, potrzebujemy mieć wprost wskazany przepis. My oczywiście bardzo dużo przepisów mamy.
bo jest oprócz tego, że właśnie tą konstytucję, która stanowi o ochronie zdrowia, a tutaj też zapomniałam dodać, że oczywiście rewersem prawa do ochrony zdrowia jest obowiązek władz publicznych dbałości o to zdrowie. Tak samo skąd się bierze prawo do ochrony środowiska? Prawo do czystego środowiska, tak to powinnam właściwie powiedzieć. Ano stąd, że z przepisów konstytucji wynika, konstytucja wprost stanowi, że władze publiczne o środowisko mają obowiązek dbać, mają zapobiegać degradacji tego środowiska i no cóż, no też obywatele mają obowiązek się przyczynić do ochrony środowiska. No tak, ale tu zadam przerwę pani, no bo w sumie bliżej by się wydawało zwykłemu obywatelowi, że tym tematem powinien zajmować się minister, no chociażby zdrowia, a z tej korespondencji, którą możemy wszyscy wyczytać, wszyscy aktywni obywatele na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, to wynika z tej korespondencji RPO z różnymi ministerstwami i agendami naszego państwa, to wynika, że właściwie to rzecznikowi zależy tutaj na kwestiach związanych z tym tematem, a nie innym, a nie ministerstwom, które no, wydawałoby się, powinny się tym przejmować, zajmować, interweniować. Ja bardzo liczę na to i wierzę, że jednak władzom publicznym na tym zależy. Tylko odpowiadając no, wprost na pytanie, dlaczego rzecznik, a nie właśnie te władze, no to muszę przypomnieć, że rzecznik właśnie jest od tego, żeby, no jakby to powiedzieć, brzydko czepiać się władzy, jeżeli władza popełnia zaniechania. No i skoro wiemy, że obowiązkiem władz jest właśnie czuwanie nad zdrowiem swoich obywateli, czuwaniem nad stanem środowiska i tutaj też zaznaczę, że żeby słuchacze wiedzieli, że środowisko to nie jest tylko fauna, flora, tutaj nie chodzi o nie tylko obronę tych zasobów, tylko środowisko to jest wszystko, to są po prostu warunki do życia nas wszystkich, tak? Zatem jeżeli władza tego nie robi, to wtedy wkracza rzecznik, bo rzecznik właśnie jest od tego, od rozliczania władzy. I to też jest wprost w ustawie o rzeczniku ustanowione. My dostrzegliśmy tutaj jakieś zaniechanie ze strony władz publicznych, ze strony prawodawcy i dlatego zwróciliśmy na to uwagę. Po prostu realizujemy swoje zadania. Ja naprawdę wierzę w to, że to nie jest tak, że władzy publicznej nie zależy na walce z zanieczyszczeniem świetlnym. Wiemy z naszej korespondencji, że władza ten problem dostrzega i go jakoś zidentyfikowała. I tutaj jak mówię władza, no to tak określam zbiorczo, tak? Chodzi mi o organy po prostu decyzyjne, o prawodawcę, o też organy kontrolne z zakresu ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Już w 2011 roku, jeszcze kiedy ja nie pracowałam u Rzecznika Praw Obywatelskich, taka korespondencja była prowadzona. I to była korespondencja z różnymi resortami, które jakoś dotykają tego problemu. Na początek to była korespondencja z Ministerstwem Infrastruktury, z ministrem infrastruktury, później też z ministrem budownictwa i gospodarki morskiej. Też te nazwy ministerstw się troszkę zmieniały, więc to się może wydawać skomplikowane, tak, w takim ujęciu, ale zasadniczo chodzi o to, że z każdym z tych ministrów, a w tym momencie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, z Ministerstwem Zdrowia, poruszaliśmy ten problem. W 2011 roku zwróciliśmy uwagę na to, że są reklamy świetlne, że one oślepiają kierowców, że nie ma wystarczających przepisów, które mogłyby jakoś zapobiegać takiemu zjawisku. Ta korespondencja toczyła się do 2013 roku i już wtedy w 2011 dowiedzieliśmy się, że tak, owszem, problem istnieje. Tak? Problem istnieje, trzeba się nim zająć, tylko że kiedy zwracaliśmy uwagę właśnie na to, że są tam przepisy różne szczątkowe, rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych budynków i no też są oczywiście jest rozporządzenie drogowe, no to ono nie reguluje sprawy w sposób kompleksowy. Ta korespondencja wtedy, żeby nie wchodzić tutaj w szczegóły za bardzo, skończyła się takim stwierdzeniem ze strony ministerstwa wtedy,
właśnie budownictwa i gospodarki morskiej, że jest to bardzo rzecz skomplikowana, międzyresortowa, wymaga pogłębionych analiz. No i właściwie tyle. Zapowiedziano nam też wtedy, że problem może rozwiązać nowelizacja przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym, wprowadzenie czegoś takiego jak uchwała krajobrazowa. To jest takie narzędzie, które mogą gminy od 2015 roku właściwie stosować. Mogą, ale nie muszą. To trzeba tutaj zaznaczyć, żeby sobie poradzić właśnie z kwestią reklam, nośników reklamowych. Tak? I tutaj mamy na myśli nie tylko to, co jest na deptakach, tylko też banery drogowe, różne takie duże konstrukcje, które świecą, zmieniają natężenie światła, jest to zwykle oświetlenie LED-owe i tak dalej. I to jest narzędzie, które istotnie zostało wprowadzone właśnie ustawą, taką nowelizacją z 2015 roku, ale to jest fakultatywne. Tak? Czyli to zależy po prostu od władz gminnych i nie sposób tych władz gminnych do tego zmusić. Jedyna droga to jest poprzez, myślę, głosowanie w wyborach, tak, samorządowych, jeśli mieszkańcy by chcieli. Natomiast nie ma narzędzi żeby władze gminne do tego zmusić. Czyli to w dalszym ciągu jest rzecz niewystarczająca. Wróciliśmy do tematu w 2021 roku. I dlaczego to zrobiliśmy? Dlatego, że coraz więcej skarg obywatelskich, jakie do nas wpływały, dotyczyły właśnie uciążliwego sąsiedztwa różnych obiektów. Zwróciliśmy się wówczas do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zwróciliśmy się także do Państwowego Zakładu Higieny z takim pytaniem, czy w ogóle ten problem jest jakoś rozważany do rozwiązania, tak? A to jeszcze dopytam, a te zgłoszenia od obywateli, jakby Pani mogła to przybliżyć naszym słuchaczom, to na przykład jakie? Takie konkretne z życia sytuacje. No dobrze, to może taki króciutki wstęp. Do rzecznika może napisać zasadniczo rzecz biorąc każdy. Nie jest to trudne, bo można to zrobić na formularzu, można to zrobić przez maila, można też zrobić oczywiście to papierowo. I wszystko, co do nas wpływa, to jest dla nas sprawa, którą my się zajmujemy. Niejednokrotnie to zajęcie się sprawą polega na tym, że wskazujemy obywatelowi, co on może zrobić sam. Bo tutaj muszę bardzo mocno zaznaczyć, że rzecznik nie może działać, jeżeli zobaczy, że obywatel skarżący nie wykorzystał dostępnych mu środków prawnych. My mamy zespoły tematyczne, tak jak pan redaktor mnie przedstawił, ja jestem zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego i w ramach tego mojego zespołu jest właśnie komórka ochrony środowiska. Więc obywatele piszą, skarżą się na to, najczęściej jest to powiązane z uciążliwościami hałasowymi, czasami też odorowymi. I muszę tutaj powiedzieć, że z ręką na sercu nie wpłynęła, może wpłynęły dwie takie skargi, które wprost dotyczyły tego, że za mocno świeci na zewnątrz. Ale zwykle to były takie skargi, z których wynikało, że właśnie ten mieszkaniec się boryka z trudnym sąsiedztwem. Często to są stacje benzynowe, które hałasują, które też świecą całą noc. Więc to są tego rodzaju zgłoszenia, ale tutaj też słuchacze muszą wiedzieć, że rzecznik nie musi czekać na to, aż obywatel napisze z konkretnym problemem, żeby się czymś zająć, bo my możemy też podejmować działania z urzędu. I tutaj bardzo jest duża rola mediów, które my oczywiście czytamy i patrzymy, co się dzieje dookoła i tych doniesień medialnych było całkiem sporo. Na pewno wszyscy kojarzą, a jak nie wszyscy, to pewnie większość, sytuację w Siechnicach pod Wrocławiem. To jest bardzo medialna sprawa, więc tutaj chodzi o szklarnie takie, co widać, podobno nawet z kosmosu, bo tak mocno świecą. I też była sprawa koło Bogatyni, też to były szklarnie, tylko tam akurat pomidory. Czym ta sprawa jest taka znana? Tutaj Polska, Czechy,
No to była wspólna jakby sprawa, tak? Czesi się skarżyli na to, że po prostu za bardzo tam świeci, że no zaburza krajobraz, przeszkadza mieszkańcom i tak dalej. I w tych dwóch sprawach różne działania były podejmowane nie z naszej strony, bo do nas nikt się na to nie poskarżył. I też właśnie jak pisaliśmy do GIOŚ-u w 2021 roku z pytaniem, czy problem jest rozpoznany, czy są jakieś skargi, czy coś się po prostu w temacie robi, to główny inspektor ochrony środowiska nam odpisał, właśnie podał te dwa przykłady, te Siechnice i Bogatynie, wskazując, że oni się tym problemem interesowali, wiedzą o co chodzi, ale też, że nie wpłynęły do nich żadne skargi od ludzi. No właśnie, to tutaj panią na chwilę zatrzymam, bo wydaje się, tak intuicyjnie przyglądam się różnym kwestiom obywatelskim od 30 lat, że ten temat z punktu widzenia masowego odbioru obywatele w ogóle go nie rejestrują. Jakby nie ma tu takiej świadomości, że świecący jakiś obiekt albo wpływający na, nie wiem, na to, że śpimy w nocy i właściwie nasz pokój, nasza sypialnia, jeżeli nie mamy jakichś bardzo ciemnych zasłoń, to właściwie jest cały czas pokojem widnym, a to może wpływać na stan naszego zdrowia, samopoczucia w ciągu dnia. Nie wiem, jak Państwo to obserwujecie, ale mam wrażenie, że to świadomość tutaj jest tego zanieczyszczenia świetlnego jest bardzo niska. Mi się przypomina sytuacja, która trwała właściwie przez, nie wiem, do 2015 roku, przynajmniej przez 25 lat, sytuacja ze smogiem, że po prostu on był właściwie nierozpoznawalny, nieobecny w naszej świadomości i dopiero w pewnym momencie wybuchła medialna wrzawa i nagle ostatnie 8 lat mamy intensywnej rozmowy w debacie publicznej o smogu. Nie wiem, czy tutaj, jakby pani to skomentowała? Tutaj odpowiedź jest, myślę, paradoksalnie bardzo prosta. Światło nam się dobrze kojarzy. No cóż, ciemność jest kojarzona z niebezpieczeństwem, ze złem, tak? Światło to jest coś dobrego. I my wcale nie chcemy, tutaj też chcę bardzo głośno powiedzieć, my nie chcemy u Rzecznika Praw Obywatelskich zgasić światła w całej Polsce, to nie jest tak. Chodzi o to, że po prostu zapędziliśmy się w tym oświetlaniu wszystkiego. I jak pan tutaj właśnie zaznaczy, że ludzie nie są do końca świadomi, ludzie są w dużym stopniu świadomi, ludzie nie są pewnie świadomi tego, że można wywierać presję na organy decyzyjne, po prostu na organy władzy, żeby coś się w tym zakresie zmieniło. Dlatego, że takie właśnie hasło przeciszmy latarnie, przygaszmy, przepraszam, latarnie, no to od razu dreszcz po plecach, bo będzie niebezpiecznie, prawda? Bo jak ciemno, to niebezpiecznie. Tylko że właśnie ten argument się cały czas pojawia w różnych rozmowach na ten temat, jeżeli ktoś nie jest zaawansowany w problemie zanieczyszczenia świetlnego, ale nikt sobie nie zadaje pytania, czy były jakiekolwiek prowadzone badania na ten temat, że rozświetlanie okolicy ponad właśnie przeciętną miarę, takie rozświetlanie, że można w środku nocy w Łagiewnikach w Krakowie czytać książkę, bo tak jest. Czy to ma jakiś wpływ pozytywny na bezpieczeństwo, czy istotnie przez to, że mamy wszędzie oświetlenie LED-owe, mocne, niebieskie, jest bezpieczniej? No nie ma takich badań, nikt tego nie wie. I tutaj nawet gdzieś wyczytałam takie fajne zdanie, że przecież jak jest jasno, to tą ofiarę przestępstwa lepiej widać, tak? A przestępca się może schować za rogiem, więc to jest zupełnie taki tok rozumowania nie oparty na jakichś racjonalnych wskazaniach, no ale tak jest, tak? Myślę, że to jest, tutaj nie będę się wymądrzać i wchodzić w kompetencje antropologów, ale mi się wydaje, że to jest po prostu bardzo głęboko zakorzenione w takiej istocie człowieka, tak?
że światło nam się kojarzy z czymś dobrym. I dlatego ludzie no, nie wyobrażają sobie do końca, że można się skarżyć na to, że jest za jasno w moim mieście. Tak? A zwykle to też jest tak, że kto mocno świeci? Obiekty gospodarcze, latarnie swoją drogą, tak? Ale obiekty gospodarcze, różne sklepy i tak dalej, no to dla przeciętnego człowieka walka z taką sytuacją, no to jest walka z jakimś tam silniejszym przeciwnikiem. I od razu jest myśl o tym, będzie trzeba iść do sądu, oczywiście nic z tego nie wyjdzie, przegram i tak dalej. Ludzie po prostu nie wiedzą, że mogą się o to upominać. Ale tak jak pan zauważył, jeśli chodzi o ochronę powietrza, zanieczyszczenie powietrza, to było to samo. Ja pochodzę z Krakowa, a więc naprawdę wiem, co mówię. Do momentu, aż się wyprowadziłam z Krakowa, było to no, prawie 7 lat temu, to no, miałam regularną astmę. Teraz nie mam astmy, a słyszałam, że Piaseczno jest bardzo zasmogowane. Mieszkam teraz w Piasecznie. I Kraków też się pod względem zanieczyszczenia powietrza bardzo zmienił, bo wdrożono tam pewne rozwiązania. Ale rozumiem to też przez długi czas po prostu, no było jak było, tak? Nie wiadomo, ludzie nie wiedzieli, że mogą walczyć, mogą się upominać o to, żeby było powietrze czyste. Więc myślę, że to jest ta sama historia. Mhm. Dobrze. Idąc dalej, bo czas mamy ograniczony, kilka dni temu, właściwie 14-15 września 2023 roku, w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika została zorganizowana w Toruniu ogólnopolska konferencja na temat zanieczyszczenia światłem. Z tego, co zdążyłem się zorientować, pani miała tam swoje wystąpienie. Wszystko to odbywało się w kontekście Światowego Kongresu Kopernikańskiego. I proszę naszym słuchaczom powiedzieć, jakie trzy najważniejsze informacje na tej konferencji pani zdaniem się pojawiły, które o których powinien wiedzieć każdy z nas, zwykłych obywateli. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Pan nie ułatwia sprawy. Ja wiem. To były dwa dni, to były dwa bardzo mocne dni, z których wyjechałam z jednej strony zachwycona, a z drugiej mocno zawstydzona. Byłam zachwycona dlaczego? Dlatego, że zobaczyłam, że badania są naprawdę zaawansowane. Tak, i problem zanieczyszczenia świetlnego jest rozpracowywany od bardzo, bardzo wielu lat. Stowarzyszenie Polaris, które w 2004 roku chyba powstało, no to tutaj to są polskie badania i to już troszkę trwa, prawda? Zatem jest do czego sięgać. Ja mam zawsze taki problem, że jeżeli chcę podjąć jakąś kwestię prawną, to no, potrzebuję zrozumieć od strony tej nieprawnej to zagadnienie, tej życiowej, tak? Czyli jak tutaj mówimy o zanieczyszczeniu świetlnym, czyli czymś, co wpływa na środowisko, a siłą rzeczy na zdrowie człowieka, no to ja muszę to zrozumieć. I muszę porozmawiać ze specjalistami, z biologami, z fizjologami, z inżynierami środowiska. I to wszystko miałam w tym Toruniu. Więc byłam zachwycona, że wreszcie mam tych specjalistów, którzy rzeczywiście mogą mi to wszystko potwierdzić. Ale byłam zawstydzona czym? Tym, że ten nasz świat prawniczy, urzędniczy, który ma rozwiązywać te problemy, tak? Ma znajdować tutaj wskazówki do dalszego działania i układać tą naszą rzeczywistość tak, żeby ten dobrostan rzeczywiście był zapewniony, czyli tutaj, żeby za mocno nie świeciło, no to my rozkładamy ręce i mówimy, no nie ma przepisów, no nie wiemy, jak te przepisy zrobić, no popatrzymy na to, co jest w Europie, a w Europie no nie ma przepisów wspólnotowych, no wprawdzie są krajowe, no i tak się troszeczkę tłumaczymy moim zdaniem
No, nie chcę powiedzieć infantylnie, ale jest to jakaś bierność, tak, z naszej strony i to zetknięcie tych dwóch światów jest bardzo ważne. Ja też zauważyłam, że my niestety się zamykamy w pewnych banieczkach, w bańkach tych takich resortowych, sektorowych, zatem ten świat nauk przyrodniczych, nauk empirycznych jest bardzo zaawansowany w temacie, a świat nasz, prawniczy, urzędniczy, który ma wskazywać ludziom, co można, co nie można i ma właśnie chronić, no to my jesteśmy naprawdę w powijakach. No dobrze, ale wracam do tych trzech informacji. Tak, no cóż, podstawowa informacja, którą no, ludzie muszą wiedzieć, obywatele muszą wiedzieć, to jest taka, że jasno nie zawsze znaczy dobrze, nie zawsze znaczy bezpiecznie i na pewno nie zawsze znaczy zdrowo. Dlatego, że my przerzuciliśmy się teraz, zachłysnęliśmy się LEDami, a oświetlenie LEDowe jest oświetleniem no, bardzo dolegliwym, oświetleniem, które się bardzo łatwo rozprasza, które najskuteczniej zaburza ten rytm snu i czuwania, który musi być zachowany, żebyśmy prawidłowo funkcjonowali, żeby się mogła wydzielać melatonina, która jest odpowiedzialna przecież za właśnie zdrowy sen. Żeby była jasność, to nie jest tak, że LEDy są całkowicie złe, oświetlenie LEDowe też bardzo dużą rolę odgrywa, chociażby no jak myślimy o tych zawodach, które muszą no funkcjonować na przykład w trybie zmianowym albo no pogotowia, ratownictwo, tak? No to oświetlenie LEDowe wtedy pomaga właśnie czuwać. Tak, więc ono jest pozytywne, ale nie na co dzień, nie dla każdego. Zatem tak, zrezygnujmy z LEDów w miarę możliwości, zmieńmy wieczorne aktywności na takie, no powiedziałabym, bezekranowe, czyli raczej książka, a nie telewizor i na pewno nie telefon, ale to jest banał, tak, który cały czas powtarzamy. No ale rzecz. No tak, ale banał, powiem szczerze, tak, może pani to odbierać jako banał, ale ja to dalej bym banał, się. Banał, żeby była jasność, ja powiedziałam banał, dlatego że słyszymy takie rady już od lat. Tak, tak, ale ja jasne, natomiast no ja nadal bym się upierał. Ciekaw jestem, jakby super by było, w ogóle doceniam tutaj psy, trudno, ale doceniam to za pracę Rzecznika Praw Obywatelskich w tym temacie i super by było, gdyby, bo to by rozstrzygnęło moje wątpliwości, kto tutaj ma rację, czy pani, czy ja, bo ja cały czas, gdyby Rzecznik zlecił jakieś badania ogólnopolskiej opinii publicznej, bo ja bym się dalej upierał, że świadomość tego, że załóżmy po 18, kiedy już jest ciemniej, jesienią, zimą, żeby ograniczać te ekrany, jest w narodzie nikła. Nie rozmawiałam z każdym obywatelem, więc i też... A na tej konferencji coś było wiadomo, mówiono o stanie świadomości obywatelskiej? Przepraszam, jeszcze raz? Czy na tej konferencji były prezentowane jakieś wyniki badań, jeśli chodzi o świadomość opinii publicznej w temacie? Tak, były prezentowane przez jednego pana profesora z Uniwersytetu Lubelskiego, z tym, że sam pan profesor zaznaczał, że to są badania na razie takie wstępne, szczątkowe i nie świadczące o wszystkim, dlatego że miał po prostu małą, zbyt niewielką jak na jego standardy grupę badawczą, ale z tych badań właśnie wynikało, że tej świadomości nie ma. Tak, że wiemy już, że na przykład są szkodliwe zapachy, tak, i wiemy, że zanieczyszczenie powietrza, ale jeśli chodzi o zanieczyszczenie świetlne, to właśnie tak nie za bardzo. Nie za bardzo. No dobrze, to ja wracając do tych trzech najważniejszych informacji, jedną już pani powiedziała, dwie kolejne. Dwie kolejne właściwie to druga kolejna bardzo ważna, to jest taka, że
No, Mikołaj Kopernik dzisiaj miał bardzo utrudnioną pracę. I ja nie wiem, czy on by dokonał swoich odkrycia, dlatego że, no właśnie, chociażby nad Toruniem już, nie chcę tutaj skłamać, bo nie pamiętam tej wielkości, ale niebo, no łuna świetlna też nad Toruniem, chociaż władze Torunia wprowadzają różne rozwiązania, jest taka, że no, nie widać tej gwiazd tak dobrze. Natomiast jak usłyszałam właśnie od jednego pana astronoma, który tam też miał piękny wykład. To było takie piękne zdanie, już go nie zacytuję dosłownie, ale powiedział, że nawet jaskiniowcy patrzyli się w te gwiazdy. Czyli to jest dla nas bardzo ważne i tutaj nie tylko chodzi o nie wiem, rozwijanie pasji, tak? To jest nam autentycznie potrzebne do funkcjonowania, żeby widzieć to rozgwieżdżone niebo. A dzisiaj doprowadziliśmy do sytuacji i to mnie dotyka i jest dla mnie jakieś wstrząsające i zupełnie takie zaskakujące, że my dzisiaj po prostu walczymy o ciemne niebo. Że ciemne niebo stało się tak deficytowym towarem, że musimy zakładać strefy ochrony ciemnego nieba. Czyli coś, co było jakby takim pewnikiem naszego życia. Tak, że mamy niebo, które jest nocą ciemne, a na tym niebie są gwiazdy, przecież utwory literackie powstawały, tak? Van Gogh podobno też coś o tym, coś tutaj miał, jakąś inspirację w związku z tym. No to zanika i my niebo musimy chronić. I nie tylko na świecie są te obszary ochrony ciemnego nieba tworzone, jest ich dosyć sporo, ale w Polsce też i my ich mamy. Już żeby tutaj nie skłamać się, mam tutaj podpowiedź. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 obszarów takich chroniących ciemne niebo i w tym momencie jest rozwijana astroturystyka. Tak? Miałam pojęcie o czymś takim, czyli po prostu tworzone są, ponieważ jest tak jasno w nocy, że my robimy z tego coś wyjątkowego, tak? Że miejsca, gdzie możemy zobaczyć gwiazdy, to są miejsca wyjątkowe, które trzeba dodatkowo chronić. Trzecia informacja? Trzecia informacja bardzo ważna jest taka, że no cóż, zaburzenia rytmu snu i czuwania to jest podstawowe, które jest wynikiem właśnie zbyt mocnego naświetlania się na zewnątrz, tak, światłem sztucznym. Jest praprzyczyną bardzo wielu dolegliwości chorób cywilizacyjnych. Bezsenność dotyka w tym momencie chyba 3/4 populacji. Ja jestem ofiarą bezsenności, znaczy ofiarą zanieczyszczenia świetlnego, dlatego że borykam się z bezsennością od jakichś 20 lat. Farmakologia jest bardzo szeroko rozwinięta, psychoterapia dotycząca zaburzeń snu też. Oczywiście tutaj przyczyn może być bardzo wiele, ale jedną z nich może być zanieczyszczenie świetlne, zbytnia ekspozycja na to sztuczne światło. I no to jest coś, na co naprawdę musimy zwrócić uwagę, dlatego że no, niedobory snu skutkują nie tylko zwiększonym prawdopodobieństwem chorób nowotworowych, też chodzi o zdrowie przecież psychiczne, nadwagę, tak? To wszystko po prostu się gromadzi i tutaj pytanie, czy nas na to stać wszystkich, na leczenie tych dolegliwości, gdy rozwiązanie jest takie proste właściwie, tak? No właśnie, to pytanie następne, czy na konferencji byli obecni lekarze, jeśli tak, to co mówili, bo mnie ciekawi, czy dzisiaj przy diagnozach. Oj, właśnie to jest, na to pytanie czekałam, bo nie zauważyłam, że byli lekarze. Nie zauważyłam. To jakiś dramat chyba. Nie zauważyłam i tutaj też chciałam właśnie nawiązać, bo pisaliśmy oczywiście jako rzecznik, w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, no nie tylko do ministrów odpowiedzialnych za środowisko, ale tak jak pan wcześniej wspomniał, za zdrowie. I odpowiedź była bardzo krótka od ministra zdrowia, że nie prowadzimy, nie zajmujemy się, tak? Właśnie. Dramat. Ale postanowiliśmy w ramach naszych możliwości zorganizować takie seminarium dla obywateli, gdzie wystąpiliby specjaliści z dziedzin nieprawniczych, tak? Którzy by właśnie o problemie odpowiedzieli. No to pierwsze co, to skierowaliśmy się do uczelni medycznych. I pisaliśmy do uczelni medycznych z całego naszego kraju z pytaniem, kto się tym zajmuje, kto mówi. I dostaliśmy odpowiedzi.
Dostaliśmy odpowiedzi. Tak. Na 10 naszych listów odpowiedzi było 8 i bardzo były one pozytywne, z dużym zainteresowaniem, ale nie, jakby to powiedzieć, nie były to odpowiedzi od medyków w większości. Tak, wskazywano nam, że tak, jasne, my tutaj mamy specjalistów, to jest bardzo, bardzo ważny temat, ale jeśli chodzi o specjalistów no, stricte z zakresu medycyny, to dostaliśmy 3 propozycje no, takich nazwisk. Tak? I to ja też byłam bardzo zadziwiona, bo sądziłam, że to no, pierwszy sektor, do którego się należy zwrócić, to właśnie medyczny. Ale okazuje się, że polska medycyna nie jest, no może też światowa, ja nie wiem tego, nie jest aż tak zaawansowana jak przyrodnicy. I nie wiem jak to skomentować. Mam nadzieję, że będzie inaczej. Najwięcej na konferencji ja dowiedziałam się od pani profesor Krystyny Skwarło-Sońty, która jest fizjologiem zwierząt, ale też zajmowała się fizjologią właśnie, jeśli chodzi o sen, rytm snu i czuwania u człowieka i miała bardzo, bardzo dobry referat na ten temat. I od niej dowiedziałam się najwięcej. To ja tutaj zareklamuję nasz inny podcast pod tytułem Zanieczyszczenie światłem LED, jak wpływa na twoje zdrowie, gdzie rozmawiam z Pawłem Wypychowskim. Zachęcam państwa bardzo do wysłuchania, bo Paweł Wypychowski właśnie mówi o stanie zaawansowania albo niezaawansowania naszej polskiej medycyny, ale zwraca uwagę, że na zachodzie jest lepiej i polecam państwa tamte tropy. Pani Małgorzata. Tutaj jeszcze, żeby doprecyzować, dostaliśmy bardzo pozytywną odpowiedź od profesora okulistyki, od specjalisty od zdrowia środowiskowego i od pani doktor, który zajmuje się fizjologią snu. Powiem szczerze, że chętnie bym pojechał na taką konferencję, gdzie jakiś profesor od okulistyki będzie o tym mówił. Noszę okulary od wielu lat, właściwie ostatnio próbuję ich nie nosić, ale mam wadę wzroku i jeszcze nie pamiętam w ciągu 50 blisko lat, a noszę okulary od dziecka, żeby jakikolwiek okulista mnie spytał o światło. Wręcz przeciwnie, powiem szczerze, byłem... Znaczy, rozmowa była dobra, bo ostatnio zmieniałem okulary na inne, bo mi stare pękły oprawki. Rozmowa była ciekawa z panią okulistką, trwała nawet blisko 45 minut, ale już pomnę tego, co naczytałem się u Rzecznika Praw Obywatelskich o zanieczyszczeniu światłem i pomnę tego podcastu, o którym państwu wcześniej wspomniałem. Byłem zadziwiony w olbrzymim stopniu, jak gabinet okulistyczny może być wyposażony w niesamowicie intensywne światła LED-owe, bijące z różnych stron w pacjenta, który nosi okulary. Może to ma jakieś uzasadnienie specjalne? Tak, na pewno ma. Pani Małgorzato, cytuję, wpływ ALAN na rytm snu i czuwania oraz zdrowie człowieka. Koniec cytatu. To tytuł jednego z wystąpień. Proszę o odszyfrowanie tego tytułu wystąpienia na konferencji wspomnianej. ALAN to jest Artificial Light at Night, czyli no, sztuczne światło w nocy po prostu. I to jest jedna właściwie z definicji zanieczyszczenia świetlnego. Tak, chodzi tutaj o to, że jesteśmy w nocy nastawieni na działanie właśnie tego sztucznego światła i właśnie co najgorsze to światło LED-owego. I ten referat był no, najbardziej mnie poruszył, był dla mnie najbardziej też zrozumiały i taki... No, tematyka była dla mnie uderzająca po prostu, bo może dlatego, że to odbieram osobiście jako ofiara bezsenności. To był referat tej pani profesor, o której już wspomniałam, profesor Krystyny Skwarło-Sońty z Uniwersytetu Warszawskiego i pani profesor właśnie omawiała to, jak to światło sztuczne, najczęściej LED-owe, które właśnie się tak bardzo łatwo rozlewa i przebija też do naszych mieszkań, jak ono wpływa na zaburzenie rytmu snu i czuwania,
na wydzielanie melatoniny, zaburzanie właśnie tej pracy naturalnej, pracy szyszynki. Tutaj przepraszam bardzo, ale chociaż jestem córką lekarza, to nic nie wiem o fizjologii człowieka, więc jeżeli będę mówić coś nieskładnie, to proszę mi wybaczyć, ale zasadniczo rzecz biorąc wszystko się sprowadza do tego, że przez sztuczne światło nasz organizm cały czas myśli, że musi czuwać, tak? Że musi funkcjonować, że musi być w stanie aktywności. I wtedy melatonina, która od razu ma przenikać do krwi w normalnych warunkach ciemności, no to właśnie tego nie robi. No i musimy się suplementować sztucznie, żeby w ogóle zasnąć. I ten okres ciemności to jest nasza naturalna pora snu. My na sen, jak pani profesor mówiła, poświęcamy jakąś 1/3 części naszego życia i to się nie zmienia. To przetrwało w toku ewolucji. Nie śpimy. Nasz organizm nie potrzebuje teraz mniej snu niż 500 lat temu, tylko tyle samo. Czasami niektórzy mówią, że szkoda mi czasu na sen, wyśpię się po śmierci, prawda? Ja tutaj mam takie bardzo, nie wiem, przykrą odpowiedź na to, że no w tym momencie to już jest mało śmieszne, bo skracenie snu bardzo szybko może do tej śmierci doprowadzić. Właśnie przez to, że nasz organizm nie jest odpowiednio wypoczęty, nie funkcjonuje tak jak trzeba. I też pani profesor tam zwracała uwagę, że problem tego alanu, czyli wpływu tego sztucznego światła w nocy, pojawi się właśnie wraz z wynalezieniem i wdrażaniem oświetlenia LED-owego, bo to niebieskie światło nas najbardziej pobudza. A jak się możemy bronić, chronić przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem? Mogę powiedzieć, co ja robię. Proszę. Tak, kupuję zasłony zaciemniające i je stosuję, nie mam innego wyjścia. Staram się, chociaż to jest też bardzo trudne właśnie, nie oglądać tych wszystkich streamingów tuż przed snem, ale no właśnie nasz rytm życia jest taki, że człowiekowi tego wieczoru zostaje niewiele, ale bardzo mocno staram się to wdrażać. Natomiast co możemy zrobić my wszyscy i co powinniśmy zrobić? Wywierać po prostu presję. Wywierać presję na organy władzy lokalne albo ponadlokalne, żeby właśnie coś z problemem robiły. Najbliżej nam wszystkim jest do organów lokalnych, czyli władz samorządowych. I tutaj kłania się coś takiego jak planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. To jest dziedzina, która się zajmuje tym, jak i co można budować i zagospodarowywać dookoła nas, tak najprościej ujmując. I w tym planowaniu, które się dzieli, no tutaj teraz jest nowelizacja, ale nie będę w to wnikać, na właśnie wprowadzanie planów przestrzennych, w której to procedurze biorą udział obywatele, mogą brać udział. I niejednokrotnie biorą, mogą składać wnioski, uwagi i mogą też domagać się czegoś takiego właśnie jak zrównoważonej polityki oświetleniowej. To jest do zrobienia, bo w niektórych miejscach naszego kraju to już się dzieje. Tak? Jest taka piękna gmina, która przoduje jakby w tym wszystkim, Sopotnia Wielka, która wprowadziła już dawno takie przepisy właśnie antyświetlne, ale żeby była jasność, one nie sprowadzają się do tego, że w gminie jest po prostu ciemno, tylko że światła są inaczej skierowane, są inne oprawy oświetleniowe, inne jest natężenie światła. Czyli tak, możemy postawić na to, że my jako obywatele domagamy się od naszych władz lokalnych zorganizowania zrównoważonej polityki oświetleniowej, czyli wdrażania przepisów, które regulowałyby, jak mocno można świecić na zewnątrz. Tutaj muszę powiedzieć, że niestety, jeśli chodzi o przepisy krajowe, bo żeby słuchacze wiedzieli, że mamy szczątkowe regulacje, ale te szczątkowe regulacje właśnie dotyczą świecenia wprost na cudzą elewację. Tutaj musi być ograniczenie natężenia tego światła tam do 5-3 luksów, ale nie mamy przepisów, które zapobiegają jakby rozpraszaniu się, tak rozlewaniu się światła dookoła. Zatem tak,
bierzmy udział w procedurach planistycznych, wywieramy tą presję na władzę lokalną, wskazujmy, że po pierwsze światło na zewnątrz można i należałoby kierować możliwie najbardziej w dół, tak? Czyli jeżeli mamy oświetlenie drogowe, żeby było bezpieczniej w nocy, to niech lampy świecą na tą drogę, a nie dookoła. Te oprawy, na przykład kule, które bardzo ładnie wyglądają, to proszę spojrzeć, jak one to światło dookoła rozpraszają, tak? Czyli jest o wiele jaśniej niż właściwie to jest potrzebne. Czyli postawić właśnie na odpowiedni kierunek lamp, postawić na odpowiednią barwę, czyli światło ciepłe. Do 3000 takich jednostek CCC, to chodzi tutaj o kalwiny, to jest taka jednostka barwy światła, czyli światło w dół, światło ciepłe i światło, które nie jest cały czas o tej samej mocy, czyli mechanizmy ściemniające, czujniki ruchu, tak, żeby te światła się włączały wtedy, kiedy człowiek porusza się na przykład po jakimś odcinku, a nie cały czas. Dobrze. Ostatnie pytanie. Jakiego pytania nikt jeszcze pani nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy? No i jaka jest odpowiedź na to pytanie? Tak. Pytanie, które właściwie się nigdy nie pojawiało, a pojawić się powinno, to jest, ile to wszystko kosztuje? I tutaj nie mówię o tych skutkach, tych negatywnych skutkach dla zdrowia, bo o tym się przekonamy pewnie za 10 lat. Tak, jak to wszystko na nas źle działa i ile służba zdrowia musi wydać pieniędzy na leczenie, ale chodzi o rzecz bardzo prostą i bardzo bliską, czyli energię, tak? Ile kosztuje zbędne oświetlenie. I tutaj też posłużę się, to nie są oczywiście moje badania, bo nie mam takich możliwości, ale na tejże wspaniałej konferencji w Toruniu rozdawana była taka ulotka stworzona przez Light Pollution Think Tank, w której czytamy na stronie trzeciej, że w Stanach Zjednoczonych oszacowano, że 35% światła jest marnotrawione z powodu nadmiernego lub źle zaprojektowanego oświetlenia. Spore straty finansowe. Zgodnie z tymi szacunkami w samym 2022 roku budżet Warszawy stracił w ten sposób kilkanaście milionów złotych. No i tam dalej też są mniejsze miasta powoływane. Tego pytania nikt nie zadaje. My je zadaliśmy organom władzy, znaczy wskazaliśmy, że to jest drugi argument, dlaczego warto się zająć zanieczyszczeniem świetlnym. A wydaje mi się, że w ten sposób najlepiej zobrazować, ile tracimy, tak? Bo jeśli wskazujemy na to, że zanieczyszczenie świetlne źle skutkuje dla naszego zdrowia i po prostu będziemy wszyscy chorować od nadmiernego oświetlenia, zawsze można powiedzieć, no ale to zobaczymy, tak? Okaże się. Natomiast kwestia finansowa, tak? Ile pieniędzy tracimy przez niepotrzebne oświetlenie, no to jest taka bardzo twarda na tu i teraz. A o to jak już nikt nie pyta. I w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Małgorzata Żmudka-Wyrwał, główna specjalistka w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!